Witam bardzo serdecznie wszystkich. W kolejnym odcinku, kurde się mówi. W kolejnym odcinku, Piotruś, na kanale rolnikowo.pl. Dopiero się rozkręcam, nie hejtuj od razu. Już który to już kolejny odcinek nagrywamy. Jedziemy jak ciuchcia. O, maszynka jedzie. A co będziemy orać, to się okaże za chwilę. Co tam wymyśli. Od razu uprzeć hejterów na początku, że to nie będzie orka, tylko to będzie radlenie. O! Ale daje radę, było gorsze. Ale to tak jest, jak deszcz nie spadnie, to nic z tego nie będzie. To u nikogo nic nie będzie. No właśnie, tak tylko nie mówiąc. To jest pszenica. Ale no... Deszcz, nie ma. No właśnie. Ale to jak ktoś nie daje nawozów jak trzeba, to tak jest. No, teraz to i tak nawozy nie pomogą bardzo. Odżywa i... Czasami się zacina. O, to jest. Dobra, to. No. Mankamenty wychodzą, ale to wszyscy jak zawsze coś wyjdzie. No i my jedziemy. A tutaj mały kawałek. Łąkę będziemy likwidować. No, trochę łąka zada święta, to także nie spodziewajcie się pięknej orki, tylko nadlenia. Tym bardziej jeszcze tym pługiem, nie? No właśnie, ten pług wiele zostawia do życzenia. Ale... No, akcja trwa. Olamy te piochy. Jakie to są? Piachowy. Tam trochę nas mozaiki, mozaiki egipskie, czy jakoś tak mówiliście. Jaskie egipskie. No i... Czarnoziemie egipskie. O, czarnoziemie egipskie, to tak było. No jak widać... Kurzy się aż oczy szczypią. No. Tak to jest. Robota idzie, maszyna ustawiona w miarę, ale no nie... Nie, to się nie ustawi, tylko trzeba dowiedzieć. No nie jest. Taki, ale to też nie jest. No właśnie. No właśnie, są takie miejsca, góreczki, że wyjdzie pług i w ogóle nie bierze. A i trawa duża to też tak nie kryje. Kawałeczek, ale i zalat piaski. No, i tak robota idzie. No niestety cięgu... Nie pasuje, po prostu pług jest za mały do tego traktora. No otóż to. Także tak... Na razie tym... Taka partyzantka. Ale no... Robi jakoś. Bierzcie poprawkę na to w komentarzach, co my tu robimy. Nie nazywamy tego orką. To jest po prostu... Tam jechał sprzęt. Kamionki. Korzenie wychodzą. No i coś czuję, że to drzewo już nie będzie rosło. Tyle korzeni, co mu przyciąłeś, to...
to ładna ziemia, taka tłusta. O kurde, ale piękne piaski. To nie jest piasek, to jest glina akurat. A to jest ten ił. Taki coś. No, także my już wracamy z tej podorywki, bo tego orką się nie da nazwać. Tego nie będziemy nazywać orką. To jest tak, wiecie, tak. Humorystycznie. No ale... Masę już zrobił, ile? 2 hektara za orą. No właśnie, to już jest coś, jakiś progres. Maszynę trzeba sprawdzać, pilnować i będzie śmigać jak lalunia. Na bazę, teraz zimne piwko albo 2. Góra 3, no powiem wam, do 5. Żeby było parzyście, to 4. No. I tak, godzina jest po 19. Raptem ile nam, niedużo nam to zajęło. Za 15:08. Moje przeżytko już się wygłasza. Musi się, czy się wygłasza. No. Susza. Susza, deszczu potrzeba niestety. Bez deszczu to bardzo zredukuje. Tu i tak się nawet trzyma jeszcze. Bo tutaj jest. Te pola, które mokro było, pewnie dało się wjechać, no to jeszcze żyją. No właśnie. U Mariusza też jeszcze, no jęczmień też jeszcze jakoś coś tam widać. No i tak, dobra. No cóż, my jedziemy do domu, także widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Także dzięki, ja pozdrawiam Stasiu. Ja Stachu, jak to by Karol powiedział, Stasiu! Stasiu! Ale to tylko po pijaku. A, dzisiaj powiedział normalnie. Patrz, Stasiu. Pokazywa tego Ursusa. No, no. No, jak tam ziemniaczki? Ziemniaki jeszcze nie wychodzą. O. A i kwastu też nie ma. Nie jest trochę. Ale to tyle. Ale nie wychodzą jeszcze ziemniaki. Tyle, co nic. Dzików nie było, to dobrze. Nieogrodzone, a dzików jeszcze nie było, aż dziwne. Ej, trochę płynął ten jęczmień z tej strony. No. Coś będzie z jęczmienia do koszenia, tak będzie. Dobra, żegnamy się. No. Na razie, pozdrawiam.